Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Zieliński. Dzisiaj pokażę Wam mój beznadziejny design sprzed kilku lat i pokażę Wam, jak zaprojektowałbym go dzisiaj. Pokażę Wam mój proces, moje kroki i to, jak podejmuję decyzje projektowe. Lecimy z tematem. Tak oto prezentuje się nasz archaiczny design. W naszej lekcji natomiast skupimy się nad takim projektowaniem, powiedziałbym, interakcji UI-owej, UX-owym, funkcjonalnym, też skierowanym bardziej w stronę również UI-ową. Ta aplikacja jest to typowy marketplace dla salonów fryzjerskich. Zacznijmy od lewego ekranu. Tutaj logo, powiedzmy, że do zmiany, gdzieś tam wizualnej, ale to jest drobnostka. Ten input jest za mały, nie ma swojego tła i jest też za wąski, więc tutaj na pewno nad tym komponentem będziemy musieli popracować. Tutaj trzeba by było się zastanowić, w jaki sposób chcemy wyszukiwać, czy za pomocą wpisywania, czy kategorii. Ciężko jest to określić bez dodatkowych danych od klienta, czy czynnych z naszych badań. Wyniki w tej sekcji są prezentowane w miarę ok. Te elementy ocen za małe, tutaj ewidentnie nie widzimy tych adresów, więc tutaj to na pewno będzie pod kątem hierarchii informacji do poprawy i wielkości elementów. Menu jest dosyć zbyt ciężkie, mało nowoczesne. Ten różowy też myślę, że nie spełnia kryteriów dostępności, więc to na pewno będzie do zmiany. Żeby też nadać kontekst temu, jak będziemy wyszukiwać informacje, pewnie będę chciał zaprojektować bardziej przynajmniej jeden krok flow wyszukiwania. Tutaj jesteśmy już na etapie wybrania konkretnego salonu, fryzjera i terminów. Tutaj założyłbym już taką hipotezę, że user wie, czego chce mniej więcej i najbardziej interesuje go termin i też ze względów na klienta, któremu chcielibyśmy podnieść konwersję, chciałbym, żeby ten element bardziej się wyróżniał i był najlepiej potraktowany jak to możliwe, a żeby te elementy, czy to fryzjerze, czy o salonie, były troszkę mniej wyeksponowane. Też myślę, że tutaj te daty pod kątem UX-owym można troszkę lepiej rozegrać. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie nam po researchu konkurencji, po researchu rozwiązań mobilnych. Analiza zakończona. Przejdźmy zatem do wprowadzania poprawek. Tak prezentuje się redesign mojej aplikacji. Starałem się wprowadzić minimalizm, ale zachować kolorystykę, powiedzmy, taką czarno-białą z tym motywem różowym. Tutaj dobrałem lepszy font, jeśli chodzi o logo. Dodałem podtytuł, żeby dokładnie user wiedział, co tutaj ma do wykonania i z czego może skorzystać. Założyłem hipotezę, że albo user szuka, powiedzmy, salonu, który już zna, albo usługi, może sobie ją wpisać, albo tutaj może wybrać już konkretną usługę. I też chciałem, żeby to było jak najbardziej mobile friendly, żeby właśnie, jeśli chciał, to żeby nie musiał wpisywać, żeby mógł przesunąć palcem i wybrać to, co go interesuje. Tutaj też mamy ikonkę, którą też moglibyśmy aktywować, jeśli byśmy nie nadali praw do lokalizacji, tak żeby po nadaniu lokalizacji aplikacja podawała rekomendowane tutaj wyniki najbliżej usera, tak żeby to było dla niego wygodne, ale też tutaj mamy sekcję rekomendowane po to, żeby później móc sprzedawać tutaj te miejsca firmom, które chcą się wypromować i dzięki czemu mamy kolejny jakiś tam przychód czy możliwość przychodu dla naszego klienta, co jest oczywiście bardzo ważne. Uznałem, że najważniejsze informacje dla takiego o takim fryzjerze przy pierwszym wyborze będzie tutaj ocena i ilość tych ocen, aby potwierdzić, czy jest to rzetelne. Możliwość dodania do ulubionych i dałem dosyć dużo przestrzeni dla takiego fryzjera, aby ładnie się zdjęcia eksponowały tutaj, żeby to wizualnie fajnie grało. No i też, żeby już scrollować po prostu do dołu, tak żeby to było wygodne w przeglądaniu wyników. Menu zostało zaktualizowane, minimalistyczne. Sprawdzałem również dostępność koloru. Ten poprzedni nie spełniał wymagań, ten spełnia prawie wszystkie większości, jest na poziomie AA, więc jest to dla mnie wystarczające. Z takich UI-owych rzeczy to dodałem tutaj oprys do tego inputa, żeby lepiej się wyróżniał na tle. Tutaj zobaczycie w tle zdjęcie, które ma dodany gradient, tak żeby od białego do przezroczystości
chować go i on jest na opacity jakimś bardzo niskim, 10%, żeby tylko tak się lekko wybijało i nadawało taki przyjemny efekt. Również tutaj na informacji o lokalizacji dodałem gradient linearny od ciemnego do przezroczystego, opacity na 15%, po to, żeby nadać trochę takiego efektu 3D, żeby użytkownikowi dać znać, że może w to kliknąć. No i też to jest taki przyjemny efekt wizualny, wydaje mi się. Mi się przynajmniej podoba. W tym przypadku menu dodałem również drop shadow, blur na 20, 10% opacity, po to jak zobaczycie, żeby po to, aby w przypadku, gdy zdjęcie pod spodem lub treść będzie biała, żeby było zawsze widać granice menu. Na takie właśnie szczegóły musimy uważać, jeśli chcemy zachować UI na wysokim poziomie. Tutaj już na kolejnym etapie szukania starałem się tak to zaprojektować, aby user na górze mógł wybrać szybko wszystkie opcje, które go interesują, lub tutaj na dole już by filtrowały mu się wyniki i jeśli jest zadowolony z nich, to może przejść dalej, a jeśli nie, to może dookreślić sobie odległość, datę usługi, nazwę usługi czy miejsca, lub tutaj na górze miałaby być nazwa, kiedy wybrałby konkretną usługę z tych możliwych. Natomiast na ekranie tutaj już konkretnego miejsca, tak jak wspominałem, zmniejszyłem tutaj układ i mamy możliwość powrotu. Wszystkie opcje tylko bardzo skondensowane. Wybieramy konkretną już usługę. Wybieramy termin. Tutaj dodałem właśnie taki improvement UX-owy, żeby tych wyników nie było na długość tak dużo na raz. No to tutaj filtrowanie takie dałem, kiedy konkretnie ma być ta usługa, czy rano, po południu, wieczorem. Dzięki temu mamy mniej wyników na wysokości i user nie musi tego scrollować, tylko może mieć wszystkie dane, które mu są potrzebne do wybrania usługi prawie że na jednym ekranie, jeśli chodzi o wysokość, a później na dole ma przypięte cały czas potwierdzenie z rezerwacją i tutaj już ma cenę, no i nazwę usługi, datę, godzinę, czyli już przy akcji jest świadomy wszystkich najważniejszych informacji. I wtedy też było więcej informacji o fryzjerze, tutaj zdecydowałem się zniwelować to, trochę pójść w temacie, w klimacie takim, jakim Booksy ma, ponieważ jeśli oni już tyle lat funkcjonują, no to jeśli ja nie mam w przypadku wiedzy, powiedzmy, z researchu, to domyślam się, że bardziej osoby kierują się czy miejscem i ocenami miejsca, usługą i dostępnością tej usługi niż konkretnym pracownikiem. Oczywiście można i też to, co nam daje to, że jeśli to jest dowolny pracownik, to mamy więcej możliwych dat do zarezerwowania, a na tym nam zależy, żeby user jak miał więcej opcji, żeby mieć jak największą konwersję i mieć jak największe przełożenie dla przychodu klienta oczywiście. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam podoba się pierwsza wersja, jak druga, i co sądzicie o zmianach. Jeśli kogoś z Was interesują detale, jak to wszystko jest zaprojektowane pod kątem Figmie, no to przesyłam plik do wglądu w opisie. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.